Najpierw trafił go w rękę, potem trafił go w nogę, a kiedy Dominik czołgał się dosłownie po tych schodach, podszedł do niego i trzykrotnie strzelił mu jeszcze w głowę. To jedna z najbardziej krwawych historii w polskiej kryminalistyce. Bezwzględny zabójca, który pojawił się wtedy w Małopolsce. Sprawa wyjątkowa, dlatego że pomimo upływu lat wciąż nie wiemy, kim był zabójca, a zabił kilka osób. Zapraszam Was dzisiaj na oglądanie kolejnego odcinka, a dzisiaj wyjedziemy poza Kraków. Jesteśmy w Łapczycy. Tutaj zabójca pojawił się po raz pierwszy. Jest 17 czerwca 1994 roku. Wcześniej rano, jak zwykle, pani Lucyna szykowała do szkoły starszego z chłopców. Nagle do ich domu, jednego z domów, które tutaj się znajdowały, znajdują w dalszym ciągu, ktoś zadzwonił. Otworzył starszy z chłopców, 9-letni Sebastian. Zobaczył takiego niepozornego mężczyznę. Ten wyraźnie się jakby zmieszał. Powiedział, że pomyłka i odszedł. Pani Lucyna w dalszym ciągu szykowała chłopaku. Miała dwóch synów, 7-letniego Dominika i tego starszego właśnie Sebastiana, który wychodził do szkoły. Przyszykowała śniadanie. Starszy z nich, Sebastian, wyszedł do szkoły, natomiast pani Lucyna została z młodszym w domu. Ponownie do drzwi ktoś zapukał, otworzyła drzwi. Ten ktoś powiedział, że jest inkasentem, że będzie sprawdzał licznik gazu i prądu. Pani Lucyna się nie zdziwiła, dlatego że rzeczywiście spodziewała się, że taki inkasent może się pojawić. Zaprosiła go do środka. Człowiek wyciągnął jakąś teczkę, rzeczywiście miał tam rachunki, zaczął sprawdzać licznik. Wszystko odbywało się tak, jak zwykle robił to inkasent. W którymś jednak momencie wyciągnął pistolet. Bez jakiegoś słowa zaczął strzelać. Trzykrotnie strzelił w głowę pani Lucyny. Chłopiec, ten 7-letni Dominik, zaczął z krzykiem uciekać. Zdążył jeszcze wbiec na schody prowadzące na górę. Zabójca strzelał do niego cały czas. Najpierw trafił go w rękę, potem trafił go w nogę, a kiedy Dominik czołgał się dosłownie po tych schodach, podszedł do niego i trzykrotnie strzelił mu jeszcze w głowę. Wiemy, że dłuższy czas przebywał w tym domu, czegoś szukał. Wiemy, że zginęło około 200 marek. Mąż pani Lucyny pracował wtedy w Niemczech, tam po prostu zarabiał. Około 16 do domu wrócił starszy z chłopców. Nie mógł dostać się do domu, dlatego że drzwi były zamknięte. Przystawił więc drabinę, którą wziął z szopy, wszedł na piętro i oczywiście był przerażony. To, co zobaczył, zastrzeloną mamę, zastrzelonego brata, to go zszokowało. To była krwawa zbrodnia, wstrząsnęła mieszkańcami tej miejscowości, a sprawie nadano kryptonim inkasent, dlatego że ten, który zabijał, właśnie tak się zachowywał i zostawiał jeszcze rachunki, blankiety za gaz i prąd na stole. I to było charakterystyczne dla tego zabójcy. Wtedy pojawił się po raz pierwszy, ale kilka dni później pojawił się znowu. Przenosimy się do Pilzna. To jest miejscowość oddalona o około 90 km od Łapczycy. Tutaj zabójca pojawił się po raz drugi. Jest 24 listopada 1994 roku. Tutaj, w tej miejscowości,
mieszkają pani Maria i pan Józef. Pani Maria ma 62 lata, pan Józef 68. Wiodą takie spokojne życie. Jest wczesny ranek. Pani Maria jest sama w domu. Ktoś puka do drzwi. Pani Maria otwiera. W drzwiach stoi niepozorny mężczyzna, który mówi, że jest inkasentem i chce sprawdzić licznik. Rzeczywiście podchodzi do licznika, wyciąga jakąś dokumentację, wyciąga kwity, rachunki i zaczyna coś pisać. Nagle wyciąga pistolet i strzela trzykrotnie w głowę pani Marii. Po zabójstwie morderca nie ucieka z domu, zostaje tam. Nie wiemy, co robi. Być może przeszukuje mieszkanie, a być może napawa się tym, co zrobił. Po chwili do domu przychodzi pan Józef. Kiedy wchodzi, dwukrotnie morderca strzela do niego i pan Józef ginie na miejscu. Jakiś czas zabójca jest tam jeszcze, a potem wychodzi z domu, zabierając klucz i zamykając mieszkanie. Znowu, jak w poprzednim zabójstwie, na stole pozostają po nim rachunki, zostają zebrane różnego rodzaju ślady. Jest portret pamięciowy. Już wiadomo wtedy, że zabójca strzelał z tej samej broni. Ta broń to dosyć popularna, dlatego że jest to pistolet Walter PPK, czyli pistolet, który ma takie charakterystyczne cechy. A mówiłem, że jest popularny, dlatego że swego czasu, wiele lat temu, polska policja zakupiła go w tysiącach sztuk. A był taki czas w Polsce również, że ta broń trafiła do obiegu. Można ją było po prostu kupić, dlatego że była przerabiana jako broń gazowa i ludzie nosili tę broń już przerobioną jako gazową. Pistolet bardzo popularny, PPK, czyli pistol polis kryminal, który miał służyć niemieckiej policji. Ci z was, którzy interesują się Bondem, pewnie pamiętają, że była to broń osobista tego właśnie słynnego agenta, a jeszcze z tej broni, z takiej samej broni, zastrzelił się również Adolf Hitler. Wiadomo było, że to jest właśnie taka broń, przerobiona z broni gazowej na broń ostrą, stąd jej nietypowy kaliber 6,35. Jest 5 grudnia 1994 roku. Tym razem jesteśmy w Morawicy. To tutaj doszło do kolejnego zabójstwa. Od pewnego czasu pani Zofia mieszkała sama, zmarł bowiem jej mąż. Spodziewała się, że w tych dniach przyjdzie inkasent, więc to, że zapukał ktoś do drzwi i przedstawił się jako inkasent, nie było dla niej niczym zaskakującym czy dziwnym. Rzeczywiście wpuściła mężczyznę do środka i ten schemat się powtórzył. A więc najpierw oglądanie licznika, rozkładanie papierów, potem nagłe wyciągnięcie broni i strzał w głowę. Znowu pojawiają się trzy strzały w głowę. W ogóle te trzykrotne strzały zdarzają się praktycznie w każdym zabójstwie. Raz tylko w momencie, kiedy strzelał do pana Józefa, strzelił dwukrotnie, ale być może wtedy zabrakło mu amunicji albo też broń się zacięła. Być może ta trójka w tym wszystkim jest ważna. Jak zwykle wziął klucze od domu, zamknął dom i wyszedł. Oczywiście można sobie wyobrazić, co działo się w tych miasteczkach. W Pilśnie, w Łapczycy, w Morawicy. To przecież małe, spokojne miejscowości, gdzie nic w zasadzie się nie dzieje. A tego typu morderstwa spowodowały, że ludzie byli przerażeni. Dzieci chodziły do szkoły pod opieką rodziców, kobiety bały się wychodzić z domów. No, prawdziwy horror. Nic też dziwnego, że powołano specjalną grupę policjantów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Rozpoczęły się poszukiwania.
No i zbieranie śladów. Wydawało się, że tych śladów jest dużo. Po pierwsze, był portret pamięciowy. Portret pamięciowy zrobiony na podstawie zeznań starszego z braci, tych, który przeżył w Łapczycy. Do tego jeszcze były ślady. Były ślady obuwia. Stąd było wiadomo, że ten człowiek raczej niskiego wzrostu ma charakterystyczne duże stopy, dlatego że ten rozmiar buta był 46. Do tego było wiadomo, z jakiej broni strzelał. Mówiliśmy, że był to pistolet typu Walter. Do tego jeszcze, i to było pewnego rodzaju no coś, co było wtedy zaskakujące, dlatego że to były pierwsze w zasadzie w Polsce badania osmologiczne. Badania osmologiczne, czyli badania zapachowe człowieka, bo nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nas ma indywidualny zapach. To jest coś takiego jak odcisk palca, coś takiego jak DNA. Nie można podrobić zapachu, więc to było ważne, że taki zapach na miejscu zbrodni został zabezpieczony. Pomimo pracy tej grupy nie było efektów, chociaż było dużo różnego rodzaju informacji. Zrobiono także taki portret psychologiczny zabójcy. Było wiadomo, przynajmniej z tego portretu tak wynikało, że to człowiek, który nienawidzi kobiet, że to jest człowiek, który chodzi w czapce, więc to sugerowało, że może wykonywać zawód kolejarza, policjanta, że może być ochraniarzem, no ktoś, kto cały czas chodzi w czapce. Do tego ten nienaturalny, że tak powiem, rozmiar buta, nieproporcjonalny do jego wzrostu, czyli człowiek raczej niskiego wzrostu, a o dużych stopach. No, zrobiono bardzo dużo, zweryfikowano tysiące osób, tysiące podejrzewanych, natomiast to nie przyniosło rezultatu i tak się działo prawie przez 2 lata. Wszystko zmienił jeden telefon. Telefon w maju 1996 roku. Wtedy zadzwoniła pewna pani z Katowic i powiedziała, że zna człowieka. Słyszała oczywiście o tej sprawie, dlatego że sprawa była znana i głośna w całej Polsce, że zna pewnego człowieka i to on może być zabójcą. Rzeczywiście wszystko pasowało, dlatego że to był człowiek po rozwodzie, pracował jako ochroniarz, więc cały czas chodził w czapce. Swego czasu był milicjantem właśnie w tym rejonie, gdzie popełniano zabójstwa. Wszystko do niego pasowało i został wtedy zatrzymany. Faktycznie wszystko do tego mężczyzny pasowało. Rozpoczął się proces, natomiast proces niestety był totalną porażką, powiedziałbym, i policji, i prokuratury, dlatego że te dowody, które zostały zebrane, były tylko iluzoryczne. Tak naprawdę tych dowodów w sprawie nie było. Po kolei każdy z tych dowodów został obalony. Zaczęło się od tego, że na procesie nikt tego człowieka nie rozpoznał. Nawet Sebastian, który go widział, Sebastian, który przecież powiedział, jak wygląda, na podstawie jego zeznań stworzono portret pamięciowy, nie rozpoznał go. Rozpoznała go wprawdzie tylko jedna pani z Morawicy, ale potem się okazało, że ona żyła z człowiekiem, który także znajdował się w kręgu podejrzewanych, więc oczywiście jej zeznań nie wzięto pod uwagę. Ale co najważniejsze, upadł również dowód koronny, powiedziałbym, w tym procesie, dowód w postaci osmologii, czyli zapachu. Wprawdzie ekspertyza, która była zrobiona w tym czasie, ekspertyza z udziałem w sumie 4 psów, potwierdziła, że zapach tego człowieka był na miejscu zbrodni, to jednak w sądzie ten dowód obalono. Okazało się bowiem, że po pierwsze, ten zapach był źle zabezpieczony, powinien być zabezpieczony w takich bardzo sterylnych warunkach, a po drugie, co jest wyjątkiem, ale tak rzeczywiście jest, zapach tego człowieka, który był oskarżony,
jest zapachem atrakcyjnym dla psa, co oznacza, że bez względu na warunki, bez względu na inne zapachy, pies zawsze wskaże właśnie jego. To trochę tak, jak na pytanie, dlaczego, na pytanie do mężczyzn, dlaczego podobają ci się blondynki, mężczyzna powie, no nie wiem, po prostu mi się podobają. Tak jest czasami z psami, że właśnie dla nich ten zapach jest atrakcyjny. Oskarżony został zwolniony, potem już kiedy był już na wolności, pojechał do Lichenia, prawdopodobnie pomodlić się tam i tam spotkał sobowtóra prokuratora, który go oskarżał. Zrobił sobie z nim zdjęcie, przyjechał z tym zdjęciem i pokazał go w czasie rozprawy już w sądzie apelacyjnym. No oczywiście nie był to żaden dowód, no ale musiał zrobić ogromne wrażenie na sędziach, kiedy no, ściskał się razem z sobowtórem prokuratora, który go oskarżał. No, kuriozalna sytuacja, ale rzeczywiście tutaj sąd zwolnił go i de facto w tej sprawie winnego nie było i do tej pory nie wiemy, kim jest zabójca. Mamy jeszcze 5 lat na to, żeby złapać zabójcę. Ja przy tej sprawie nie pracowałem, ale ona przez wiele lat nie dawała mi spokoju. Wciąż są szanse na to, żeby go złapać. Przecież są ślady, między innymi odciski linii papilarnych, które są na miejscu zbrodni. Nie wiemy, do kogo należą. Wciąż jest gdzieś ten pistolet, z którego zabijano. Być może macie jakieś pomysły, być może macie jakieś podpowiedzi. Napiszcie. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli chcecie, to może wrócicie do niektórych naszych wcześniejszych odcinków, jak chociażby odcinek o porwaniach. Między innymi w jednej z tych spraw porwano 10-letniego chłopca. No a na dzisiaj to tyle. No i trzymajcie się.